z tej strony Rosy, witam was w kolejnym odcinku Spigi na moim kanale i w tym oto materiale będzie dużo się działo, także pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, jak jesteście nowi, to pamiętajcie jeszcze i tego suba tam na dole oraz oczywiście pamiętajcie wziąć udział w konkursie, bo jest naprawdę super epicki konkurs, zapraszam was do tego konkursu, do wzięcia udziału, linka do konkursu znajdziecie również tam na dole, a teraz bez innego przedłużania zapraszam was do oglądania tego odcinka, a pod koniec tego odcinka wbijcie sobie tutaj macie również na samej górze, linka i jest tutaj filmik z CS-ka, więc pod koniec tego filmu możecie sobie obczaić, bo naprawdę śmieszny filmik, więc polecam. A teraz zaczynajmy dzisiejszy filmik. Okej, a więc jak widzicie znajdujemy się już w naszej gierce i co teraz robimy? Najpierw zrobimy sobie główne zakończenie, potem zrobimy sobie secret ending, a na sam koniec zrobimy sobie true ending. Także zacznijmy sobie od głównego zakończenia, czyli tego podstawowego. Aby je zrobić, musimy zdobyć na początku tą różę, która znajduje się tutaj za domkiem. Kiedy zdobędziecie tą różę, udajemy się z tą różą do domku i w domku tutaj musimy ową różę dać naszej bani, która znajduje się w tej oto trumnie. Także wyciągamy różę, dajemy jej i idziemy po kolejną różę. Kolejna róża znajduje się dosyć niedaleko. Oglądajcie ten filmik uważnie, bo ja będę tu wam krok po kroku po kolei pokazywał, jak to przejść wszystko po kolei, więc myślę, że każdy sobie bez problemu później da radę to wszystko zrobić. Idziemy teraz do jaskini, w której chowa się nasz George. George chowa się z jedną z róż i ta jaskinia jest właśnie, stoimy na niej. Musimy tutaj wejść do środka. Tutaj jest nasz George, siemaneczko George. I tutaj jest róża. Bierzemy tą różę i teraz z tą różą biegniemy do domku. Kiedy ową różę odstawimy już do naszej bani, musimy się udać po kolejną trzecią różę, która znajduje się niedaleko. A mianowicie, jak widzicie ten domek, to tutaj na dole pod domkiem, o w tym dokładnie oto miejscu jest ta róża, którą po prostu bierzemy i zanosimy do naszej bani. Ostatnia róża zdobyta, odłożona, więc teraz będzie taka krótka animacja, taka krótka scenka. Pojawia się tu duch naszej bani, który trzyma owe kwiatki i zmienia się w taki kot jakby kreskowy, w taką duszę, jakby to jej dusza płynęła. I to w sumie jest jej dusza, ale o tym się dowiecie, w sumie fabuły wam nie będę za bardzo spoilerował, chociaż w tym odcinku trochę fabuły też się dowiecie, no bo będzie dużo cutscenek. No i tutaj otwiera się portal TNT, no i idziemy na mapę Karnawał, także teraz będziemy na mapie Karnawał, tutaj trzeba tak po prostu przejść i na tej mapie trzeba wykonać bardzo prostą rzecz, a mianowicie tutaj respi się taka książeczka i trzeba tą książeczkę złapać, o tak jak teraz złapałem, mam tą książkę i teraz tą książeczkę dajemy naszemu Dogiemu, a właściwie pomnik Dogiego, bierzemy stąd złotą różę i następnie tą złotą różę dajemy naszej bani, nasza bani zadowolona ze złotej róży, idziemy do następnego etapu. Następny etap jest taki, że musimy chwilę poczekać, aż się zrespi tutaj nasza bani. A więc, kiedy zrespi się nasza bani, to tutaj w ręce ma tą deskę, więc klikamy w tą deskę, następnie ona zmienia się znowu w tą jakby duszę i ta dusza biegnie w stronę, a właściwie to leci w stronę tych samochodów i tutaj zrespi się ponownie nasza postać, ponownie z deską, więc bierzemy sobie tą deseczkę, mamy już tą deseczkę i teraz tą deskę kładziemy tutaj na górę. Kiedy już położymy tą deskę na górze, bierzemy stąd TNT i odpalamy. By the way, tutaj jest taki fajny facet, o tutaj widzicie go, pokażę wam tutaj lepiej. O, jest to szalony naukowiec, jest to związane z sekretnym endingiem, ale do sekretnego endingu przejdziemy oczywiście później. Najpierw robimy główny ending, więc nie będziemy w ogóle tego endingu sekretnego teraz w ogóle poruszali tematu. I ogólnie tutaj fabuła jest bardzo ciekawa, także co i jak zaraz zobaczycie. Teraz musimy tutaj wejść do tego portalu i przejść do następnego etapu gry. Po przedostaniu się portalem znajdujemy się w takim malu, można powiedzieć, i tutaj musimy zdobyć monetki, wsadzić do tego automatu. Pierwsza monetka jest tutaj zawsze gdzieś na dole, w różnych miejscach, tu gdzieś różnie na dole, a druga jest zawsze u góry na jakiejś ławeczce, na przykład na tej co teraz, i dzięki temu będziemy mogli zdobyć klucz francuski. Klucz francuski wypadł i teraz ten klucz francuski użyjemy do tego, aby spalić naszego Billy'ego, także żegnamy cię Billy. No niestety Billy, ale no giniesz, także zabieramy sobie stąd złotą różę, no i tą złotą różę jak zwykle dajemy naszej bani i jest to druga złota róża. Także teraz przechodzimy do następnego etapu. I następny etap jest bardzo ciężki, ponieważ jest to walka z bossem. Widzicie, mamy tu Dogiego, it's the Doggy. Tu mamy taką krótką jakby cutscenkę, że odpala się. O nie, co tu się dzieje? I teraz, kochani, sytuacja jest prosta. Musimy po prostu unikać ataków
które tutaj będą się pojawiały. Tych ataków jest tutaj naprawdę dużo, nie będę ich wam wszystkich pokazywał, ale w skrócie, tutaj będą się respiły. Dobra, to do tego fragmentu w sumie wam zrobię wam tutaj takie jakby krótkie scenki, będę pokazywał co i jak w pewnych etapach gry trzeba robić i pamiętajcie, by uciekać od tej babuszki, bo ona bije. Okej, a więc odpalił się pierwszy etap tego tej walki z bossem, musimy wskoczyć na takie coś i następnie jak wejdziemy na samą górę, to musimy skoczyć mu na głowę i tak jakby to był nasz pierwszy atak i teraz respi się taka kula, musimy tą kulę podnieść, kiedy podniesiemy tą kulę, wiem, że nie widać, ale to jest niebieski kolor, wkładamy ją do niebieskiego tego, no i teraz Dogi mówi, że nie damy rady go powstrzymać i zaczynają się jego kolejne ataki. Jak widzicie, minęło już trochę tutaj czasu i tutaj porespiły się kolejne takie platformy, po których trzeba tu skakać. Trzeba uważać, bo tu jest taka czerwona ścianka, więc nie wskoczcie przypadkiem na nią, bo jak na nią sobie wskoczycie, zahaczycie nią, to możecie po prostu zginąć. I teraz skaczają mu na główkę i tak przechodzimy kolejny etap, zrespi się tu kolejna kula, tym razem to będzie kula zielona, także idziemy, odkładamy zieloną kulę i zaczynamy kolejny etap, który jest coraz trudniejszy i te etapy są ogólnie coraz trudniejsze, więc trochę tu się zejdzie. Teraz Dogi mówi, że po prostu wyzywamy go jak śmieliśmy i teraz nas po prostu załatwi, także kolejny etap, widzimy się jak go zakończę. Okej, jak widzicie, zrespiły się w końcu te platformy, więc mogę po nich sobie tutaj spokojnie wskoczyć, skoczyć mu na główeczkę i przejść do następnego etapu. Tutaj się zrespi tym razem czerwona kula i z tą czerwoną kulą już jej położenie będzie cięższe, bo teraz zrespi się trudna przeszkoda. Gościu generalnie Dogi mówi, że nas załatwi. Tutaj respi się ta przeszkoda, którą trzeba uważać, bo to może nas na hita ściągnąć, jeżeli dobrze nas trafi. Dobrze, udało się położyć kulę. No to teraz muszę przetrwać kolejne jego niesamowite ataki. Jak je przetrwam, to widzimy się oczywiście z powrotem. Jak widzicie, trochę życia straciłem, ale udało mi się przetrwać. Teraz skok wiary, bo musimy wskoczyć i nie wpaść do dziury. Także uwaga, dobrze, udało się. No i co, teraz mu skaczemy na główkę i będzie finalny, ostatni etap, ostatnia złota kula, czy tam żółta, jakby to sobie nazwać. Musimy zdobyć oczywiście, o tutaj jest, o, tutaj jest takie obciążenie, okej, mamy, teraz wyjmujemy ją i wsadzić musimy ją tutaj, tylko nie dać się zabić. Dobrze, udało się wsadzić tą kulę. No i teraz mamy końcową cutscenkę, czyli właśnie nasze główne zakończenie. Także oglądajcie uważnie, bo teraz zobaczycie, jak wygląda nasze główne zakończenie, jeżeli chodzi o pogrzeb naszej bani. Przy okazji trochę fabułkę, oczywiście będę wam tu tłumaczył co i jak. Czemu próbowałeś mnie zabić? Pyta się nasza postać. Także co odpowie nasz Dogi? Nie zrozumiesz tego. No nie zrozumiem, nie zrozumiem. Dogi, chcę poznać prawdę, powiedz mi. Także Dogi, no powiedz mi, jaka tu jest prawda. Zostaw mnie, jestem zły. No w sumie Dogi chyba tutaj czuje się winny czegoś. Nie zapomnę o zapomnij o tym, ja ci przebaczam, tak w skrócie. Dziękuję, ale ja nie zasługuję na twoje wybaczenie i zasługuję na to, na co zasłużyłem, czyli innymi słowy, nasza postać się pyta, o co mu chodzi, a on mówi, że tutaj zostanie i czeka, aż ten portal go weźmie do środka, weźmie go tam do środka. My mówimy, żeby poszedł z nami, jednak on tutaj, o nie, on nic tu nie mówi, teraz się coś dzieje, coś się teraz dzieje, co się dzieje, właśnie akurat nasza postać mówi, więc idealnie się składa i mamy tutaj... Koniec, koniec. Chyba teraz będzie po prostu napisy końcowe. Tak mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj jest. Tak, napisy końcowe, jest to pogrzeb naszej bani. No i tak wygląda nasze główne zakończenie. Idziemy teraz do sekretnego zakończenia. Okej, a więc znowu jesteśmy na samym początku i tym razem pokazuję wam, jak zrobić nasze zakończenie sekretne. A więc tak, na początku bierzecie różę. Bierzecie różę o tą różę. Czyli różę, która znajduje się po prostu za naszym domkiem. Następnie, tak jak ostatnio, zanosicie jej tą różę do naszej bani. Następnie wykonujemy coś innego niż ostatnio, a mianowicie, już wam mówię, o co chodzi. Musimy udać się pod te właśnie lampy, ponieważ jest na mapie podpowiedź, nie chcę mi się teraz tam iść, ale jest tam jaskinia i w tej jaskini jest taka notatka, na której napisane jest, że światło jest kluczem do sukcesu. A mianowicie trzeba stanąć w tym oto miejscu i sobie tutaj światło do sukcesu
to jest któraś z tych lampek, także zaraz sobie odpalimy tą lampeczkę, to jest ta i trzeba ją zgasić. Kiedy zgasimy tą lampkę, udajemy się w kolejne super fajne miejsce, a mianowicie na górę. Idziemy na górę do opuszczonego tak jakby zamku, do tych ruin, które tutaj znajdują się na górze, także jak tam wejdę, to widzimy się z powrotem. A właśnie, zanim jeszcze tam pójdziemy, to tutaj jest róża i ją przydałoby się już teraz zanieść do naszej bani, więc zanosimy ją do bani, bo ważną kwestię byśmy pominęli i byśmy nie wzięli naszej róży, także bierzemy tą różę, szybko zanosimy do naszej bani, także pamiętajcie o tej róży, ja prawie zapomniałem, ale tutaj zauważyłem ją na szczęście jak wchodziłem, więc bez problemu, zanosimy ją i wtedy idziemy do naszego zamku. Okej, a więc kiedy już dotrzemy na miejsce, to tutaj znajdziecie taki przedmiot, który sobie bierzemy i tutaj w tym pomieszczeniu nic więcej nie ma, więc dalej udajemy się w kolejne miejsce, a mianowicie wracamy do naszej bani, do w sumie jej trumny. Okej, kiedy już jesteśmy tutaj przy tym domku, bo chcę wam pokazać jak w dane miejsce dojść, żebyście mieli jakiś taki punkt początkowy, idziemy do naszego George'a, który chowa się w jaskini. Jaskinia naszego George'a jest tutaj za tą wodą, oto jest ta jaskinia, tylko oczywiście wejście jest z drugiej strony, więc jest takie, można powiedzieć, tajne, chociaż no bez problemu można znaleźć, tylko trzeba po prostu tutaj przejść się naokoło i jest tu nasz George, jest tu nasza róża, także bierzemy tą różę i zanosimy ją do naszej bani. Kiedy ową różę już doniesiemy do naszej bani, to ją po prostu dajemy i teraz szybka akcja sneaky peeky, bierzemy tą książkę i ją tutaj ściągamy na dół i książka jest ściągnięta. No i teraz mamy secret ending, który jest do odblokowania na pewnym etapie gry, właściwie na etapie, kiedy będzie rozmowa z właśnie, znaczy nie rozmowa, tylko scenka, gdzie znajduje się właśnie szalony naukowiec. Także jeżeli dalej jest tak samo, więc nie będę wam pokazywał, widzimy się po prostu jak dojdę do tego szalonego naukowca. A więc tak, fakt, że udało się wam odblokować sekretne zakończenie, to jest ta podka. Jeżeli tutaj znajduje się mikstura z substancją 128, czyli substancją, która zaraża innych, to oznacza, że dobrze wykonaliście pierwszy krok i możecie grać dalej. Jeżeli wam nie wyszło, no to polecam wejść jeszcze raz, spróbować od nowa, bo coś zrobiliście nie tak. Ten etap przechodzimy jak ostatnio, więc nie będę wam tutaj marnował czasu. Okej, i na tym właśnie etapie możemy właśnie sobie odblokować sekretne zakończenie, także bierzemy tą deskę, kładziemy tą deskę normalnie jak wtedy, uruchamiamy TNT i nie wchodzimy do portalu. Nie wchodźcie mi do tego portalu, trzeba udać się do tego gościa, zaraz wam pokażę co się stanie jak się do niego udamy. Okej, po wysadzeniu tego TNT możemy iść do tego gościa, kliknąć do niego i jest teleportacja do sekretnego endingu. Tak jest, moi drodzy, teleportuje nas tak jakby do nowej gry, która się nazywa Secret Ending. I na to na tej właśnie gierce musimy udać się, jest to szpital i są to wspomnienia momentu, co się działo tak jakby w chwili, kiedy my byliśmy w śpiączce podczas właśnie Piggy, czyli wiecie, tej pierwszej części naszej gry, w sumie to nie jest druga część, ale no wiecie mi o co mi chodzi, po prostu jak byliśmy wtedy, zemdleliśmy i do szpitala nas wzięli, to tutaj jest to się działo wtedy, kiedy byliśmy nieprzytomni. Trzeba udać się na górę i do tego pomieszczenia i w tym pomieszczeniu znajduje się młotek jak coś, bierzecie ten młotek, mam nadzieję, że obserwujecie jak ja tutaj chodzę, bo trzeba tak przejść się po tej mapie. Następnie musimy udać się na sam dół, także schodzimy na dół i musimy tym młotkiem otworzyć pomieszczenie, które jest oczywiście zamknięte taką deską, po prostu tą deskę będzie trzeba zdjąć i to pomieszczenie gdzieś tutaj się znajduje, zaraz je znajdziemy, mam nadzieję. Gdzieś tutaj jest, o tutaj jest, dobrze, udało mi się je znaleźć, bo ten szpital jest trochę spory, więc no, można się zgubić. I tu mamy ducha bani i mamy nasze sekretne zakończenie już tak finalnie, oficjalnie odblokowane. Co jest? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Jestem duchem bani, jestem jej duszą, czyli to jest dusza bani. Także ja jestem Rostek TV, czyli to jest nasza postać. Jak tutaj się dostałaś? Pyta się nasza postać do naszej bani, a bani odpowiada, że szukała pana P. On jest odpowiedzialny za jej śmierć. Pan P jest przyczyną jej śmierci. On wysłał Billy'ego, Penny i Dogiego, żeby ją dopaść, czyli zginęła przez niego. Ja się tutaj teleportowałem, także jest. Tak jest, tak jest. Mr. P był w tym szpitalu i ona tu przyszła, żeby na nim się zemścić i stało się właśnie to. I mamy tutaj naszego Mr. P, mamy dalszą kastenkę.
Po 2 miesiącach tutaj próbowania różnych potek, lekarstwa, wynalezienia dla mojej żony, nie udało mi się znaleźć żadnej pomocy, więc postanowił zatrudnić osoby do testów, znaleźć osoby do testów i spróbował tego, no, testować po prostu swój lek, testować swoją potkę na różnych osobach. Jego pierwszym pacjentem zero okazał się być Billy. Kto się spodziewał, niech da znać. Wszyscy myśleli pewnie, że tutaj była Penny nasza, czy jakaś osoba z rodziny Piggy, a tutaj jest Billy, więc finalnie udało mi się ukończyć ten room, ten pokój, mówi nasza postać, nasz Billy, i mówi, że finalnie może się nabić swojego pomarańczowego soczku. Wiadomo oczywiście, o co tutaj chodzi, i oczywiście mówi, że zasłużył na ten soczek za tą właśnie ciężką robotę. No i taka scenka tutaj jest, i tak to wyglądało z naszym Billem, i ten soczek, prawdopodobnie tam była podrzucona właśnie ta potka. Dzień później zainfekował Penny w jej domu. Uhu, Penny została zainfekowana w jej domu, czyli była tak jakby kolejnym zarażonym. Minęły godziny, odkąd mama Piggy nie wracała. Ona miała nadzieję, bo tutaj mówi teraz ta postać Penny: mam nadzieję, że wszystko gra, że wszystko jest dobrze. I teraz 3 kropki. I co to był za dźwięk? Jakiś dźwięk tu był. Chyba ktoś się włamał do jej, na podwórko jej, więc no tutaj się trochę boi. I tutaj tak właśnie została ona zainfekowana, tak ona tutaj została zaatakowana przez naszego Mr. P, w sumie to jest jego plan. I dalej oni namierzyli ją i ją po prostu załatwili, dlatego też zginęła. Oczywiście zrobili to już jako zrażeni prawdopodobnie. Wow, pani, nie wierzę w to, co tu się stało. A ona dziękuje nam teraz za spotkanie i mówi nam, że musimy stąd iść, musimy uciekać tak jakby, więc żegnamy się z nią i mówimy, że nigdy jej nie zapomnimy, a to jest ogólnie jej dusza, ale oczywiście przypominam, że to jest secret ending, jeszcze mamy true ending, a na true endingu wszystko to zostanie jak najbardziej wyjaśnione. Także tutaj już chyba jest koniec. No i co, widzowie, przechodzimy do naszego prawdziwego zakończenia, bo prawdziwe zakończenie wyjaśni nam w sumie najwięcej. Okej, kochani, jesteśmy ponownie w grze i tym razem przechodzimy do naszego prawdziwego zakończenia, także w sumie rzeczy najciekawszej. A jak je zdobyć? Cóż, cały etap gry przechodzicie normalnie jak na prawdziwym, na głównym zakończeniu. Wszystko przechodzicie tak jak na głównym zakończeniu, czyli na początku zbieracie róże i przechodzicie tak jak to na pierwszym poradniku, pierwszej części poradnika, gdzie pokazałem wam, jak zrobić to zwykłe zakończenie, więc przechodzicie to tak normalnie, a następnie jak już przejdziecie to tak normalnie, to w etapie z walką z bossem będzie trzeba zrobić pewną rzecz, ale o tym powiem wam, jak tam już będziemy, także co, widzimy się na miejscu. A by the way, jeżeli chodzi o respiniętego króliczka, to musicie dojść tutaj na górę. Jak wejdziecie tu na górę, to dopiero króliczek się zrespi, więc jakby ktoś no nie wiedział, to polecam tak robić, bo wyobrażam sobie, że ktoś może czekać tu na dole i czekać na respa tego królika. Trzeba wejść na górę, żeby się zrespił. Więc takie info, taki mały protip. No i dotrwaliśmy. Jest finalna walka z naszym bossem, czyli jest tutaj cutscenka. I teraz tak, ważny moment w naszej grze. Musimy dotrwać do 3. fali, jeżeli liczymy to pierwsze, co się dzieje na początku jako pierwszą falę. Także musimy dotrwać do 3. fali, czyli do fali, w której już będzie założony kolor bodajże zielony i niebieski. Czyli jak te 2 kule będą, to wtedy zaczyna się owa fala, o której mówię. Także jak dotrwam do tej fali, to mówię wam co i jak. Okej, kochani, możecie być ze mnie dumni, udało mi się dotrwać do tego momentu, także bierzemy teraz tą zieloną kulę, wkładamy ją tutaj i musimy się udać do niebieskiej, tak jakby wieży, która odpala ten portal, który znajduje się u góry. Także przy tej wieży czekamy sobie i czekamy na resp samochodzika. Okej, samochodzik się zrespił, także teraz pierwsza kamerka, szybko, i tutaj jest róża i musimy ją złapać. Come on! Nie złapałem, czy złapałem? Nie wiem czy złapałem, ale jeżeli złapałem, to mamy sekret, znaczy mamy true ending, jeżeli się nie udało, to będzie zwykły ending, więc mam nadzieję, że się udało ją złapać. Zobaczymy oczywiście za chwilę. Okej, kochani, a więc chwila prawdy, czy udało mi się? Tak jest, true ending, dostałem osiągnięcie właśnie, że true ending, więc udało się podnieść tą różę. Także słuchajcie, za pierwszym razem wszystko mi się udało zrobić, bo naprawdę nie było cięć, jest to wszystko za pierwszym razem, więc ładnie się udało. Dogi, czemu próbowałeś nas zabić? Czemu to robiłeś? No Dogi, tłumacz się teraz. Pozwól mi wyjaśnić i teraz wyjaśnia, więc to jest ważny moment, kochani. Let me explain. Nie chciałem cię zabić, byłem po prostu opuszczony?
nikt się mną nie przejmował, a ten portal zaprowadzi mnie do innego życia, czyli życie po śmierci, co się dzieje, gdzie ja jestem, czy to jest jakieś niebo, czy coś tego typu. Jesteś przy bramie do innego życia. Grubo. I jest nasza Bani w formie oczywiście ducha, albo właściwie duszy, jak się już wcześniej dowiedzieliśmy. Dogi, chciałam cię ocalić i przyszłam tutaj z moim przyjacielem Rostek TV, czyli z nami graczem. Bani, co tu się dzieje, kurde? On się zastanawia, bo on był, pamiętajcie, w głównym endingu, czuł się winny. Dobrze, why did you bring Rostek? Czemu przyprowadziłaś ze sobą Rostka? Czemu przyprowadziłaś ze sobą tego gracza? Nie przyprowadziłam, to dusza. To dusza, więc ja nie żyję? Czy gracz nie żyje? Czy to byłaby taka prawda? Nie. Ty nie żyjesz, czyli żyjemy. Jesteś tutaj, ponieważ zemdlałeś z uwagi na smutek, zemdlaliśmy, bo było nam smutno, że ona nie żyje. I twoja dusza przyszła, uciekła z twojego ciała i znalazła się w tym oto miejscu. Pamiętasz? Nie pamiętam za wiele. Także tak to wygląda. Zemdleliśmy i nasza dusza udała się do tego świata. Dziękuję za złote róże. Bardzo dziękuję i ta złota róża, którą podnieśliśmy. Chciałam je tu przynieść, ale portal pozwalał mi przynieść tylko dwie, a były jej potrzebne trzy, żeby się tu udać. Leave me. Nasz ten, Dogi, proszę, żebyśmy go opuścili. Rostek, idziesz ze mną, czy idziesz z naszym Dogim? I teraz tu jest decyzja. I niestety, kochani, ale nie mam czasu ogarnąć tutaj tych dwóch rzeczy, także mówię wam, co i jak to wygląda. Jeżeli pójdziemy do Dogiego, otrzymamy cutscenkę, której, bo nie będę miał czasu tutaj przechodzić teraz tego wszystkiego, bo to się naprawdę długo schodzi, jakieś 10 minut, żeby zrobić jedno. Także jeżeli pójdziemy do Dogiego, będzie cutscenka, której pójdziemy z Dogim, Bany, no będzie trochę smutna, i pójdziemy razem z nim przez ten portal do innego świata, do życia poza życiem, bo to jest portal do życia poza życiem, czyli takie a la niebo. I jak z nim pójdziemy, no to po prostu tam się udamy i po prostu wejdziemy w ten portal i znikniemy i to będzie koniec. Natomiast jeżeli pójdziemy do Bani, dzieje się więcej ciekawych rzeczy, więc idziemy do Bani. Bo do niego to po prostu idziemy do innego świata, tak jakby giniemy razem z nim. A Bani ma ciekawszą propozycję i tutaj się dzieje więcej, więc idziemy do naszej Bani. Rostek, idziesz ze mną. Bany, I'm coming back with you. Wracam z tobą. Z tobą wracam. Wracamy razem z nią do życia. Dziękuję, że ze mną, for coming back to me, że z nią idziemy. I want to bring Dogi too. Chciałbym też wziąć ze sobą naszego Dogiego, ale ona mówi tutaj, że niestety nie możemy, więc to jest taka decyzja. Albo idziemy z Bani, albo idziemy z Dogim. Dogi idzie do życia w innym życiu, a nasza Bani wraca do swojego ciała i dusza. Wasza dwójka musi iść stąd na szybko, uciekać stąd, jest tu niebezpiecznie, wszystko się powoli tu zaczyna rozwalać. No i odpala się portal i teraz no, nie poszłem z Dogim, więc Dogi po prostu idzie przez ten portal. Jump in, skakujemy, o, jump in, ej, bo wcześniej był bug, nie było tego, czyli naprawili, wcześniej tu się kończyło na tym cutscenka, a teraz jest więcej. I wskakujemy przez ten portal i to jest chyba koniec, jeżeli chodzi o ten nasz true ending. Z Dogim byłoby podobnie, tylko wtedy byśmy poszli z nim, a nie z Bani, więc z Bani jako duszę wracamy do ciała, z Dogim po prostu wracamy do, idziemy do życia po życiu, także tak to wygląda, tak wygląda prawdziwe zakończenie. Dajcie znać na dole, jak wam się te zakończenia podobały. Jeżeli się wam podobały, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli w ogóle podobał się wam ten odcinek, ten poradnik, to pamiętajcie o łapce w górze. A jak jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam was do zostawienia suba, klikajcie w ten czerwony guzik na dole, a my widzimy się już jutro o godzinie 12 w kolejnym odcinku z naszego Robloxa lub z innej gierki, także mam nadzieję, że o 12 jutro na kanał wpadniecie i zobaczycie, co ciekawego dla was przygotowałem. A swoją drogą dajcie znać, które zakończenie podobało wam się najbardziej. To podstawowe, to sekretne, czy to prawdziwe? Czy ogólnie po prostu takie ocenki dla tych zakończeń i w ogóle jaki tutaj jest mind twist. Mi się to mega podoba, także już nie będę tutaj wam przedłużał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.
I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the